Twoja czwarta walka wygrana, młody zawodnik, wydawało się, że będzie łatwo, jednak postawił wysokie warunki. Co powiesz o zawodniku, o Twojej walce? Walka dobra, walka. Zdziwił mnie chłopak, że walczył w stójce, bo zapaśnik, ale okazał się mocny, dynamiczny, zaskoczył mnie tymi kopnięciami, że dużo kopał. Brakuje mu chyba bardziej troszkę doświadczenia i to go chyba zgubiło. Chyba za bardzo chciał pokazać, że może mnie pokonać w stójce i to chyba go zgubiło. Tak, nogi miał bardzo mocne, jednak rękoma go tam, dałeś mu rady, miałeś dużo większy atut w rękach. No i nokaut chyba po ręce, z tego co widziałem, poszedł, później go dobiłeś na ziemi. Tak, tak, znaczy nie chciałem kopać, bo się bałem, że złapie mi nogi, będzie mnie przewracał, a tam w parterze mogło być różnie. Dlatego nie kopałem dużo, wolałem walczyć boksersko i jak się okazało, przyniosło to dobry skutek. Walczyłeś wcześniej kickboxingu, jaki był powód zmiany dyscypliny na MMA? Powód był taki, że już każdy sportowiec w pewnym momencie szuka czegoś innego, czegoś nowszego, czegoś twardszego i to właśnie MMA jest takim czymś, że można się teraz rozwijać właśnie w MMA, a druga sprawa też jest to na topie i to mnie też tak skusiło, żeby sprawdzić się właśnie w tym MMA. Jak się okazuje, nawet w miarę dobrze mi to idzie. A jeszcze takie pytanie, będziesz startował jeszcze w kickboxingu, czy jednak już zostajesz przy MMA? Będę startował w kickboxingu, będę bronił pas mistrza świata. Myślę, że zorganizujemy taką galę w przyszłym roku. A kiedy następna gala w Andrychowie? Bo jak wszyscy wiedzą lub nie, jesteś organizatorem także tej gali. Tak. Ja myślę, że następną galę zorganizujemy, galę albo turniej już w grudniu. Na początku grudnia myślę o takiej imprezie. Okej, dziękuję.